Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj taki odcinek, który w zasadzie nie wiem jak nazwać. Chyba go nazwę Return Tray, chociaż to niewiele komu powie i nie wiem jak to nazwać ten odcinek. Może coś w stylu, czy w angielskich pubach uzdatnia się piwo albo sprzedaje zlewki, tak żeby było bardziej kontrowersyjnie. To jest historia, która się zaczęła wtedy, kiedy byłem w Bristolu z Tomkiem Rogaczewskim. Już się mieliśmy żegnać, wspominaliśmy jak tam wyglądał egzamin BJCP. Jeżeli nie oglądaliście w ogóle tego cyklu, to zachęcam Was do cyklu Bristol Trip. Tam są nasze wędrówki z Jacerem, czyli z Jackiem Nomagalskim po pubach angielskich. Potem żeśmy spotkali się z Tomkiem Rogaczewskim, bo zdawaliśmy tam razem egzamin BJCP. No i na sam koniec już postanowiłem nagrać jak się nalewa piwo z pompy. No i Tomek postanowił mi powiedzieć, zwrócić uwagę, że nie wiem czy jestem świadom, że oni te zlewki, które spływają z pompy, serwują z powrotem gościom. Ja powiem szczerze, wyglądałem jakby mi coś w gardle utknęło. Prawie się zakrztusiłem, ale stwierdziłem, że to jest niemożliwe, że to jest jakiś kit, jakiś urban myth. Później jeden kolega nasz wspólny z PSPD, który mieszka już od jakiegoś czasu w Edynburgu w Szkocji, podesłał nam artykuł, właściwie na forum rzucił w komentarzach, artykuł na ten temat z biuletynu Camra. Camra to jest taka organizacja brytyjska, Campaign for Real Ale. Chodzi o to, że oni od wielu, wielu lat walczyli o ocalenie tych prawdziwych ale, real ale, przed inwazją koncernowych lagerów i z dużym sukcesem. Jest to największa organizacja piwna na świecie, zrzesza bodaj 70 tysięcy członków. Nawet nie wiem, czy nie słyszałem, że to jest największa organizacja konsumencka na świecie. O Camra kiedyś może osobny odcinek. Natomiast, no i co tam wynikało z tego artykułu? Z tego artykułu wynikało, że w ręcznych pompach rzadziej, ale w tak zwanych tall fonts, czyli takich kolumnach stosowanych w Szkocji, jakby jest to powszechne. Polega to na tym, że oni nalewają piwo. Aha, w ogóle, no i spytałem Dona Jeffreya, który sędziował ze mną, on jest z Walii, znaczy w Walii teraz pracuje, wcześniej tam pochodził z północy Anglii. I spytałem go, skąd w ogóle, czy to jest prawda. On się uśmiechnął, potwierdził, że tak, aczkolwiek dzisiaj się tego nie stosuje, albo rzadko się stosuje, jest to generalnie zabronione. Natomiast generalnie, historycznie, jak najbardziej tak. O co chodzi? Chodzi o to, że według Jeffreya w Wielkiej Brytanii są duże różnice odnośnie serwowania piwa. Na przykład na południu serwuje się piwo właściwie bez piany, ewentualnie 2-3 mm piany. I to by się zgadzało, bo w Bristolu właśnie tak nam serwowano piwo, właściwie kompletnie bez piany. Natomiast mówi, na północy Anglii serwuje się piwo z pianą taką, powiedzmy, 2 cm, 1,5 cm, coś takiego, co my spotykamy w naszych lokalach, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No i teraz, żeby uzyskać taką piękną pianę trwałą, no to oni stosują taką technikę, że po prostu nalewają piwo do szklanki, ona sobie ścieka, aż jest idealna piana, serwują klientowi. No i Jeffrey powiedział, że generalnie wszystko jest ok do momentu, w którym jest wysokie standardy higieniczne są w pubie. Jeżeli piwo jest serwowane do świeżych szklanek za każdym razem, jeżeli piwo jest serwowane przez barmana dbającego o higienę, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że podaje się do tych samych szklanek i Don zwraca uwagę, że wtedy, kiedy to było popularne, czyli w latach 50-tych, 60-tych, bardzo wielu mężczyzn, bywalców pubów żuło tytoń. No i jeżeli ktoś, kto żuł tytoń, miał ufajdaną całą szklankę od tego tytoniu, no i te zlewki sobie spływały i ktoś dostał te zlewki po nim, no to generalnie nie było to przyjemne, nie było to higieniczne. Czyli absolutnie nie może być tak, żeby serwowano do tych samych szklanek.
Na czym to polega? Polega to na tym, że leje się szklankę tak, że to z tej szklanki się wylewa, bo szklanka jest pod kątem, a nalewa się ją prawie całą, dopiero aż się uzyska idealną pianę. W momencie, jak to się zlewa, to się zlewa do kratki pod kranem, czyli do tak zwanego tray. Po polsku to nazywamy ociekaczem. Chodzi o to, że tam kapią sobie krople, żeby nie kapały na bar. I to sobie spływa do takich przewodów i do takiego małego zbiorniczka pod barem. W momencie, kiedy barman pompuje następne piwo, może zapodać część piwa tego starego z tych przewodów i część świeżego. Chodzi o to, że to polepsza to budowanie tej piany, zwłaszcza, że zwykle to w tej już... W tych przewodach będzie troszkę cieplejsze, tam będzie w piwnicy będzie zimniejsze to piwo. No i polega to na tym, że w przypadku Tolfont, bo w przypadku pomp no to już jest jakby sprawa wygląda trochę inaczej. Natomiast w przypadku Tolfont, tego stosowanego w Szkocji, jest tak, że jeżeli ten barman odsuwa ten nalewak w stronę klienta, to leje mu świeże piwo. Jeżeli przysuwa do siebie, to leje mu stare. Generalnie zasada jest taka, w dobrych pubach, które stosują jednak tę metodę jako jakby tradycyjną i jako pozwalającą uzyskać idealnie nalane piwo, więc zasada jest taka, żeby nie lać więcej niż 1/3 tego starego i 2/3 świeżego z beczki. To ma pozwolić, żeby każdy dostał piwo idealne, a jednocześnie, żeby nie było takiej sytuacji, gdy zostanie za mocno ogrzane, odgazowane i tak dalej. Chociaż patrząc na to, jak piwo nam serwowano w Bristolu, na przykład w pubie u Królowej, to było The Cornubia, tam piwo naprawdę było ciepłe, gdzieś około 18 stopni, praktycznie odgazowane i z bardzo niewielką pianą. Wydaje mi się, że obecnie to jest niestosowane, no bo to jednak, wiecie, Unia i tak dalej weszła, to tak jak z tymi oscypkami, które tam kiedyś gazda formował bez bieżącej wody, wszystko było ok, nikt się nie zatruł. Natomiast teraz oczywiście musi mieć umywalkę, zlewozmywak i tak dalej. Więc nie sądzę, żeby to było praktykowane na dużą skalę, zwłaszcza, że to jest jednak... No coś, co jakby się rozeszło, to podobnie jak z tymi kropkami i z tą byczą żółcią. To pewnie by klienci nie byli zadowoleni. Natomiast na pewno są puby w Szkocji, które jeszcze to stosują. Don Jeffrey mówi, że właśnie to wynika z tego, że chodzi o perfekcyjne zaserwowanie piwa. Jeżeli perfekcyjne, no to niestety dużo się rozlewa, a jak się dużo rozlewa, no to nie można sobie pozwolić na takie straty. Natomiast czytałem też artykuł, w którym gość, który pracował w takim pubie, bronił tego sposobu. On mówił, że tak. Po pierwsze, oczywiście wszyscy barmani są uczuleni na punkcie higieny, muszą myć ręce i tak dalej. Natomiast on mówi, że szklanka jest trzymana przez barmana tak, że to piwo nie spływa po jego rękach, spływa tylko po szklance. Szklanka powinna być zawsze świeża, zawsze czysta, brana do tego nalewania. I to piwo nie powinno czekać. Czyli generalnie, na przykład, jeżeli w tygodniu jest mały ruch, powiedzmy od poniedziałku do środy, to się tego nie stosuje. Natomiast jeżeli jest bardzo duży ruch w weekend, w piątek, w sobotę, to ten system się jakby stosuje i chodzi o to, żeby to piwo w tych przewodach nie czekało za długo na klienta. Chciałbym zobaczyć dane, jak to wygląda procentowo, ile w ilu pubach coś takiego się stosuje. Wydaje mi się, że to jest naprawdę jakiś promil, ale nie wiem. Natomiast uzyskałem potwierdzenie od Dona Jeffreya, że rzeczywiście tak się stosuje, aczkolwiek z jego wypowiedzi by wynikało, że jest to domena północy Anglii, Szkocji niż południa. To jest taka ciekawostka, jaką udało mi się jakby potwierdzić z pierwszej ręki od Dona Jeffreya. I jeszcze jedna ciekawostka, czy dwie informacje od Stana Hieronimusa, które udało mi się potwierdzić w rozmowie. Pierwsza to jest taka, zapytałem go, jak w końcu jest z tym Black India Pale Ale i Cascadian Dark Ale, która nazwa lepsza. Stan powiedział, że z dwojga złego lepsza jest nazwa Cascadian Dark Ale, bo India Black Ale
czy Black IPA, to są po prostu absurdy i to jest ani nie jest to powiązane historycznie, ani nie jest to powiązane logicznie, no bo czarne, jasne, więc trochę pomieszanie z popłątaniem. Powiedział, że jeżeli już, no to zdecydowanie lepsza jest nazwa Cascadian Dark Ale. Aczkolwiek Stan powiedział, że dla niego najlepszą nazwą by było Greg Noonan's Black Ale, czyli czarne ale w stylu Grega Noonana. Greg Noonan to był taki piwowar domowy i rzemieślniczy, który napisał taką bardzo znaną książkę New Lager Beer, Brewing New Lager Beer, czy coś takiego, czy New Brewing Lager Beer, która jest po prostu taką książką dla zaawansowanych piwowarów w Stanach. On zmarł jakiś czas temu, kilka lat temu. Natomiast on ważył Vermont to piwo. Wszystko by było fajnie, tylko Vermont jest na wschodnim wybrzeżu, co psuje trochę robotę. No i też zapytałem, jak to w końcu jest z tą palonością w Cascadian Dark Ale. Według Stana idea była taka, żeby uważać piwo, które z zamkniętymi oczami czujecie i smakujecie, smakuje wam identycznie jak India Pale Ale. Dopiero otwieracie oczy, patrzycie, wow, czarne. Czyli coś takiego jak czarna woda, czarna wódka, ale patrzycie, jest czarne, w smaku tego absolutnie nie czuć. Natomiast Stan mówi, ale absolutnie to jest jakby fikcją, nikt tak nie robi, albo bardzo niewiele browarów tak się stara robić. Większość oczywiście pozwala sobie na więcej lub mniej nut ciemnych, czyli czekoladowych, kawowych. Natomiast rzeczywiście według niego paloność, czyli roastiness, jest nieprawidłowa w Cascadian Dark Ale. Dałem mu do spróbowania orkę, poza tym, że pojawił się jakiś diacetyl, nie wiem skąd, to generalnie mu smakowało i powiedział, że ta paloność jest na odpowiednim poziomie, znaczy, że nie przeszkadza, nie jest czymś, co on by wytknął jako wadę. I jeszcze oprócz tego miałem się zapytać o nazwę chmielu. Otóż Amarillo wymawia się Amarillo, natomiast zaskoczyła mnie wymowa innej nazwy chmielu. Otóż chmiel, który ja wymawiam jako Chinook, Stan wymawia jako Chinook. To jest podobność powiązane, to jest ten sam mechanizm, który jest w przypadku Chicago. Chicago i Chicago. Amerykanie mówią głównie Chicago, Polonia mówi Chicago. To wynika trochę z tego, że oba te wyrazy, no i Chinook, który jest nazwą plemienia indiańskiego, i Chicago pochodzą z języka Indian, później zaadaptowane do francuskiego, bo to Francuzi tam jakby się panoszyli, a później po raz kolejny przetłumaczone czy wprowadzone do języka angielskiego. Z tym angielskim też jest tak, że no to był Amerykanie, to był konglomerat różnych narodowości i no, oni nie mieli profesora Miotka, który by im mówił, że Chicago jest źle, a Chicago jest dobrze. Natomiast faktem jest, że bardziej popularna jest wersja Chicago. I tak samo właśnie Stan mówił Chinook, a nie Chinook. Co było dla mnie pewnym zaskoczeniem. Notabene spotkałem się też z wymową Chinook. Oczywiście to jest błędnie. No i to by było tyle z takich wspominek jeszcze z birofiliów. W kolejnym, jeżeli to się Wam podobało, uważacie, że to jest ciekawe, cenne, śmieszne, łapka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji. No i w przyszłym tygodniu już, mam nadzieję, wracam z kursem sensorycznym, z piwnymi newsami, mam nadzieję, chociaż w zasadzie myślałem o piwnych newsach, ale nic takiego strasznie ważnego mi się nie rzuciło w uszy. W zasadzie nadchodzącym wydarzeniem jest pierwszy festiwal piw rzemieślniczych i trochę z myślą o nim jakby żyję już następnym tygodniem. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że dopiszę frekwencja, dopiszą też piwa. Także jeżeli tylko się wybieracie, to mam nadzieję, że się spotkamy. Chociaż kurde, jakiś katar mnie bierze, nie wiem, ta klimatyzacja niestety przy tych upałach to jest masakra dla górnych dróg oddechowych. A więc do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo, żeby Was też klimatyzacja nie załatwiła. Hej!